Takiego miejsca w centrum miasta jeszcze nie było. Bawialnia Wesoły Domek działa już w pasażu handlowym Arkadia. Kilka tygodni temu w centrum Leszna przy ulicy Królowej Jadwigi uruchomiono pasaż handlowy Arkadia. Powstał w miejscu dawnego kasyna policyjnego. Działają tam już m.in. supermarket oraz restauracja, od wczoraj także bawialnia Wesoły Domek. Takiego miejsca w centrum Leszna jeszcze nie było, tłumaczy Roxana Zielińska, animatorka, i wylicza, z jakich atrakcji można skorzystać. Na pewno możemy się wyróżnić naszym torem tutaj, i tabingowym, i trampolinami, których mamy w sztuk 4, tak więc można śmiało sobie poskakać wysoko do sufitu. Bawialnia przygotowana jest na przyjęcie nawet 60 dzieci jednocześnie. Atrakcje czekają zarówno na dzieci kilkuletnie, jak i te trochę starsze. Wesoły Domek to też idealne miejsce na zorganizowanie urodzinowego przyjęcia. Mam też przygotowaną ofertę urodzinową i imieninową. Mamy przygotowane różne zabawy tematyczne, tak więc i dla chłopców, i dla dziewczynek coś się znajdzie, czy tam dla małych piratów, czy dla jakichś księżniczek, tak więc do koloru, do wyboru. Ewentualnie jesteśmy w stanie też przygotować jakąś ofertę indywidualną. Wesoły Domek nie ma być zwykłą bawialnią. W planach jest organizowanie warsztatów zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Ci drudzy, podczas gdy ich pociechy korzystają z zabawy, mogą napić się kawy. A gdy zajdzie taka potrzeba, zostawić dziecko pod opieką animatorów. Można zostawić dziecko powyżej 4 roku życia do 2 godzin pod naszą opiekę, wyskoczyć sobie w tym czasie do fryzjera, do kosmetyczki, czy na jakąś rozmowę. Bawialnia znajduje się na pierwszym piętrze Arkadii. Od poniedziałku do piątku czynna jest od 10 do 20, w weekend od 10 do 20.